wszystkim, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w czwartym odcinku Construction Simulator, czyli symulator budowania. Dziękuję za tak ciepłe przyjęcie tej gry i lajeczki i komentarzyki. Moi drodzy, co my tu mamy zrobić? Jesteśmy naszym samochodem. Musimy wjechać tym samochodem, słuchajcie. Okej. Chyba w tę stronę, jeżeli się nie mylę. Mamy zaczepić jakiś ładunek. Tylko słuchajcie, w ogóle przejrzyjmy to, co my mamy zrobić, bo zlecenia specjalne, aktywne zadania. Twoje pierwsze zadanie, etap szósty. Zabierz ładunek X1 kontener ze składu budowlanego i przewieź do miejsca przeznaczenia. Czyli to jest nasze zadanie, tylko gdzie my mamy ten ładunek? Słuchajcie, to jest pytanko. Czekajcie, wiecie co? Co to ma być? Czemu się odczepiło to? Co za żal. Co za żal, odczepiło mi się, a ja nic nie kliknąłem. Jest tu ten pan, chciałbym z nim porozmawiać. Panie, mój drogi panie. Ło, jak on skacze. Nie mogę z nim już porozmawiać? No super. Biegnijmy. Że nam się kontener odczepił. F1, porady. Musimy wziąć ten nasz kontenerek. Super. Co ja mogę zrobić z tym kontenerem? Jak go przeładować teraz? Jak mi nic tu nie działa. Słuchajcie. Haha, możemy wysuwać tu te rzeczy. Prawda? To jest do przodu, spacja. Klikam spację i nic się nie dzieje. Auto jest wysiadanie. Jak ja ostatnio, słuchajcie, ładowałem ten. No właśnie, masakra. Słuchajcie. Musimy podczepić nasz tutaj ładunek, bo go wywaliliśmy niepotrzebnie. Okej, zaczepiliśmy go. No i dobrze. Bierzemy do siebie. Przyjęliśmy go, to go bierzemy do siebie teraz. Dobra. Weźmy troszkę, rozszerzmy nasz ładuneczek w ten sposób. Ok. I teraz pięknie się ułożył. Chociaż nie do końca. Teraz będzie pięknie. No, elegancko. Moi drodzy, ruszamy. I teraz tak, pytanie. Co ja muszę zrobić dokładnie? Niestety nie pamiętam. Michał Krydowski, pokaż sklep i wszystkie maszyny, please. No okej, postaram się pokazać sklep, ale to nie teraz, bo musimy wykonać odpowiednie zadanie. Może tu mamy podjechać, co? Albo i nie. Czekajcie, co my mamy zrobić? No, nie jest tu powiedziane dokładnie. Co my mamy zrobić? Moje pierwsze zadanie. Zabierz ładunek X1 kontener ze składu budowlanego i przewieź do miejsca przeznaczenia. No okej. Okay. No niby tak, no ale to gdzie mam go rozładować? W takim razie, ten kontener. Powiedzcie mi, gdzie ja go mam dać? Może tutaj, prawda? Na ten parking. Chyba o to chodzi. Jak mi się wydaje. No zobaczymy. Tu jest takie miejsce. No nie wiem. No to w takim razie ściągamy nasz kontener. Zobaczymy, jak będzie. Ściągamy go.
Dobra robota. Załóż wysięgnik i wróć do siedziby firmy. Jeśli nie masz ochoty jechać, użyj funkcji transportu. Lewy górny róg ekranu. Pierwsza ikona po prawej. Okej. Okay. Lewy górny róg. Pierwsza po prawej. No okej. Okay. Siedziba firmy. To jedziemy w takim razie, moi drodzy. Jesteśmy w siedzibie. No jesteś. Podejdź do mnie. Okej. Okay. No to zadanie wykonaliśmy. Klimon 627, ale ja się ciebie boję. No co ty, mój drogi, dlaczego się mnie boisz? Ja jestem niegroźny. Dajcie spokój. Ech, dzień na placu budowy potrafi być wyczerpujący. Weź pod uwagę, że kilka maszyn to dopiero początek. Mimo wszystko wydaje mi się, że pojąłeś, na czym polega ta praca. Możesz teraz spróbować swoich sił, przyjmując własne zlecenia i zacząć zarabiać prawdziwe pieniądze, które pozwolą ci na rozbudowę firmy. Już nie mogę się doczekać. Pamiętaj, że kiedy masz aktywne zlecenie, twoje zadania zostają wyświetlone po prawej stronie ekranu. Jeśli klikniesz ikonkę którego z nich, wyjaśni ci krótko, co należy zrobić. Możesz też otworzyć mapkę zleceń. No okej, okay, dobrze. Moi drodzy. Etap ukończony. Niedoświadczony praktykant. Nowy poziom. Nowy obszar budowlany. Wieś. No i plus 2000. Uzyskaliśmy. Dostępne nowe zlecenia. Tak. Plus 15 expa. Super. Jakie są nowe zlecenia, moi drodzy? My tu mamy. Ok. Plus 15 expa. Dziękuję ci bardzo uprzejmie. Mamy pieniądze, wydatki jednorazowe. Zobaczmy. Zlecenia. Urządzenie ogródków. O Boże. Urządzanie ogródków. Przetransportuj małą koparkę na plac budowy. Dobra, przyjmij zlecenie. Przyjmujemy, moi drodzy. Pierwsze zlecenie, nasze pierwsze zlecenie. Przetransportuj małą koparkę na plac budowy. Dobrze. To lecimy w takim razie. Dobra. Lecimy w takim razie, moi drodzy. Oj! Mi się gra zminimalizowała, nie fajnie. No, mamy tutaj. Okej, okay, dobrze. Dobrze, dobrze. Przetransportujemy koparkę, moi drodzy. Teraz wyjdziemy sobie z samochodu. Samochodem raczej ją nie przetransportujemy, no bo jak? Nie ma sensu. Podjedziemy sobie nią. Ona jest niedaleko, więc w sumie możemy sobie podjechać. Ten plac jest niedaleko. A przecież jeździ się normalnie koparkami. Moi drodzy, weźmy sobie inną kamerę, o właśnie. Obróćmy się i jedziemy na plac budowy, nasze pierwsze zlecenie. Urządzanie ogródków, tak jest. Moi drodzy, to będzie coś ciekawego na pewno. Na pewno będzie to coś ciekawego. O, jest tutaj plac budowy, jak widać. Dobra, jedziemy. Zawrotna prędkość 4 km na godzinę. Moi drodzy. Okej. Okay. Let's go, Brod, zrobisz czwarty odcinek? Oczywiście, właśnie go kręcę, nakręcam w tym momencie, Mateuszu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Bardzo fajnie, że piszecie te komentarze. Nie bójcie się mnie, bo nie ma czego. Udzielajcie się w komentarzach, zawsze na nie odpowiadam, także lubię sobie z wami porozmawiać, jak gram. To jest bardzo fajne i mi się podoba. Mistrzu, tak, nagraj Euro Truck Simulator, to bardzo fajna gra, rok temu w nią maniaczyłem. No to mistrzu, fajnie, myślę, że nagramy sobie coś takiego. Ja postaram się załatwić sobie jeszcze kierownicę do simulatora i będzie super, będziemy sobie jeździć i opowiadać nasze opowieści. Euro Truck Simulator, to będzie coś pięknego. Mamy tutaj, dobrze podjechałem? Chyba tak. Wydaje. To chodzi chyba o to miejsce. Jeżeli mi się wydaje. Prawda? Tu jest plac budowy. Jeżeli mnie pamięć nie myli. Dobra, odwróćmy się. Okej. Okay. Niby jesteśmy. Czekajcie, czemu tu jest takie...
Dziwne, dziwne troszkę. To jest. Zabierz ładunek. O Boże, musimy jeszcze O Boże, kontener jeszcze. Zabierz ładunek. 1x kontener ze składu budowlanego i przewieźć do zaznaczonego obszaru plac budowy. Serio? No nie, no nie gadajcie, że jeszcze muszę kontener tutaj zawieźć. Serio? Naprawdę? Zabierz ładunek. Kontener ze składu budowlanego i przewieźć. Okej, no to musimy wziąć ten kontener w takim razie. Niech będzie, to lecimy do naszej firmy, siedziby. I pojedziemy po kontener w takim razie. Koparkę już tutaj, moi drodzy, przywiozłem. Teraz trzeba kontener przewieźć. Jeszcze popatrzmy w tych aktywnych zleceniach. Ale to jeszcze nie ukończyłem tego? Dziwne. Tak, teraz kolejne, bo to się udało nam skończyć. Teraz ładunek, kontener ze składu budowlanego. No okej. To się tam przeniesiemy w takim razie. Możemy to łatwo zrobić. Skład budowlany. Teraz, co my tu mamy zrobić? Dobra, lecimy do składu budowlanego. Jest ten kontener. Moi drodzy, gdzie jest ten? Dobrze myślę, bo tu jest tak. Kontener z 1x kontener ze składu budowlanego i przewieźć do wyznaczony plac budowy. Plac budowy, skład budowlany, siedziba firmy, żwirownia. Okej, okay, no to w takim razie jesteśmy na miejscu, tylko ja tu nie widzę kontenera. Chyba, że trzeba kupić w takim razie. Czy trzeba kontener kupić? No nie fartownie. Ale co zrobić? Takie życie. Dobra, sprzęt. Przepysk kontener. Jeden, kup. Dobra, no to kupiliśmy kontener. W takim razie. Ło, nie mogę przejść. Mamy kontener i trzeba go teraz załadować. Moi drodzy, mogłem wziąć inny samochód do tego w tym celu. No niech będzie. Najwyżej załadujemy go. Czy wózek widłowy mi go udźwignie? Myślę, że tak. I tak, no to będzie dobrze. Okej. Dobra, rozszerzmy to. Okej, w ten sposób. Dobra, no to sprawdzimy, czy uda mi się ten kontener tutaj wziąć. Jak nie, to będę musiał jeszcze innym samochodem podjechać. Tak naprawdę, moi drodzy. Nie wiem, czy wózkiem widłowym się uda to ten kontener przewieźć, chociaż powinienem mieć do tego specjalny samochód, tak mi się wydaje, bo to może być troszkę słabo. Nie wiem, czy jestem w stanie udźwignąć to wszystko, prawda? No, raczej nie. Moi drodzy, trzeba przenieść się na tam, gdzie mamy. Czekajcie. Tu jest ta ciężarówka i musimy się przenieść do sklepu. Słuchajcie. Zapewne. Okej. Okay. Gdzie był teraz sklep? Skład budowy. Tak. Okej. Okay. Dobra, tu zostawimy najwyżej swoją ciężarówkę, moi drodzy, i wtedy wszystko porobimy tak jak się należy. To muszę odstawić troszkę na bok. Dobra, o właśnie w ten sposób. Ups, podjechałem nią. Ale fajnie, fajnie się tak gra, moi drodzy. Mam nadzieję, że się Wam spodoba ta seria i widzę właśnie, że Wam się bardzo podoba. Fajnie, fajnie, bardzo mi się to podoba. Za dużo bardzo mi się podoba, chyba mówię, ale naprawdę gra jest wyśmienita.
Bardzo, bardzo, bardzo przednia zabawa. Podepniemy ten kontener i pojedziemy na plac budowy. Okej, trzeba tutaj. Op, 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 op. Za szybko. Za szybko podjechałem. Jeszcze cofnąć. Jezus, Jezus, Jezus Maria. Dobra. Pięknie. Teraz sobie go odczepimy. Kontenerek. Dobra. Pyk, zjeżdżamy. I będzie podczepiony. Pięknie. Wysuńmy sobie jeszcze, żeby wjechał ten kontener na nasze auto, na nasz samochód. Bez problemu. Okej. Proszę bardzo. No i możemy jechać na plac budowy. Ja sobie jeszcze. Okej. Dobra, czy mi się uda wykręcić? Myślę, że tak. Okej, jest pięknie. Dobra, to jedziemy w takim razie. Tak jest, uwielbiam ten dźwięk. Szymon Borg, PS, częściej filmy z tego, błagam. Filmy właśnie z tej serii, z symulatora budowania, będą co 4 dni, co 4-5 dni, także mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Okej, co my tu mamy? Okej, jesteśmy na placu budowy. Tak naprawdę przecież. Gdzie go mamy przewieźć? Okej, no chyba tutaj, prawda? Bo nie widzę innego wyjścia. Jesteśmy na placu budowy. Tu sobie go zniesiemy, ten kontener. Ok, troszkę podniesiemy do góry i teraz możemy go rozłożyć. Tak jest. Proszę bardzo. No i co teraz, moi drodzy? No przecież jest przeniesione. O co chodzi? Czy mam tutaj gdzie do tych pachołków go przewieźć? Jakby się to wyglądało? No nie wiem. Czasami to nie jest tak intuicyjnie zrobione i to mnie przeraża w tej grze. Nie do końca wiem, o co chodzi. Że nie do końca rozumiem, o co w niej chodzi. To jest najgorsze, bo jest przewieźć na plac budowy, tak? Jest plac budowy, kontener został przewieziony. No i teraz pytanie. Dlaczego? Dlaczego nie zaliczyło mi tego? Boże, jeszcze przywaliłem w ten drzewo. Łukasz Subda. Fajny odcineczek, łapka w górę. Oglądam prawie wszystkie twoje serie. Bardzo mi jest miło, Łukaszu. Pozdrawiam cię gorąco. Cieszę się. Dobra, i nie wiem, czy tu... Tutaj nie powinienem czasem tego kontenera odstawić. Tak mi się wydaje. Okej, no to zobaczmy. Mam nadzieję, że to tutaj, w to miejsce miałem. Tak, jest zaliczone. Kop w wyznaczonym miejscu. Okej. Ale gdzie jest to wyznaczone miejsce? To jest pytanie. A, okej, tutaj. Czyli będziemy musieli kopać. Zapewne, moi drodzy. Dobra, jedziemy koparą. Idziemy koparą. Dobra, naokoło pojedziemy. Bo się tam nie zmieścimy, moi drodzy. Okej, dobrze, czyli do tego kontenera będziemy musieli ładować. Michał Krytkowski. Żeby jechać szybciej z tym kontenerem, chyba musisz opuścić ramię na maksa.
Pozdro, dziękuję za poradę, Michale. Bardzo się cieszę, że mi udzielacie te porady. Mam nadzieję, że jak najwięcej będziecie ich tutaj pisać. Dzięki temu będę wiedział dużo o tej grze. Będziemy lepiej, będzie się na mnie grało, wam oglądało. Póki co mamy pierwszą misję ogródeczek. Ogródeczek u sąsiadeczek. Obróćmy się. Jeszcze. Chyba będzie kopać. Kopu. Pamiętacie? Jakie miałem trudności z tym kopaniem? Oby mi się teraz to udało. Mod 6. Znalazłem twój kanał niedawno i jest super. Bardzo mi jest miło. Również cię Mod 6 pozdrawiam. Cieszę się, że ci się podoba mój kanał. Mam nadzieję, że będziesz tutaj spędzał sobie czas bardzo dobrze. Oj, coś się stało. Nie widzę nic. Moi drodzy, nic nie widzę. Okej, tak się lepiej, w sumie tak się lepiej jeździ. Dobra, no to kopiemy w takim razie. Prawda? Czas na kopanie. Dobra, kopu, moi drodzy. Dobra. No to jedziemy z koksikiem, moi drodzy. Teraz. Może, żebym ja to widział wszystko dobrze. Okej, let's go, let's do this. Stachu Kapusta, na okej. No okej, pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów. Bardzo mi jest miło. Dziękuję ci za te życzenia i również tobie życzę wszystkiego, co dobre. I wszystkim moim widzą oczywiście również. Dobra. Kopiemy w takim razie. Okej. No nie, no i zasypałem to. Jaki ze mnie jest nieudacznik, moi drodzy, muszę to wyłączyć, bo nic nie widzę. W ten sposób. Okej, nabieramy. Proszę, i do góry teraz. Do góry, mój drogi. Muszę podjechać chyba. Może jeszcze widok zmieniłem. Wow. Tabulator. Okej. Kurka wodna, to jest sterowanie, strasznie utrudnia mi życie tutaj. Ale co zrobić? Zaczep jest niekompatybilny. Nie wiem, o co chodzi, ale czemu ja mam to zaczepiać? No lol. Nie chcę tego zaczepiać. My tu mamy za zadanie kopać dziurę. Tabulator, troszkę odjedźmy. Okej. Jak widzicie, już tutaj bardzo tak skrzętnie to robię wszystko. No właśnie. Okej. Bardzo mi się to podoba teraz, to kopanie. Mam nadzieję, że i wam również. Odjechać. Dobra. Tam jest taki cień, że ja tego wszystkiego nie bardzo widzę, to wszystko. Boże, i na ziemię to zrzuciłem. No właśnie, to jest ten problem, że ja tu nie widzę nic i niestety nie wiem, o co chodzi. Dobrze, no to kopiemy w wyznaczonym miejscu. Jeszcze jedno kopnięcie by się przydało tutaj uczynić. Prawda? Oczyść teren budowy, mała koparka. Nie rozumiem, o co chodzi, ale okej. Dobra. Podjeżdżamy teraz. Musimy to tu dobrze zrobić.
Okej. Kop w wyznaczonym miejscu. A tutaj jeszcze teraz. No okej, no dobrze. Fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że wam się podoba, moi drodzy. Bardzo. Polski Zagrajmer. Zagraj w Eurotrack Simulator na modach, takich jak Wujek Bohun. Moi drodzy, nie martwcie się, na pewno coś takiego będzie. Nie martwcie się o to. Nie ma co. Nie martwcie się. Na pewno będzie Eurotrack Simulator, ale to niebawem. Dobra, my musimy tutaj niestety, słuchajcie, podjechać tą koparką. Oj. Tę stronę, bo tutaj również dziurę musimy wykopać. Jak widzicie. Kopu, 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 kopu. Dziurki robimy. Kasper Lewandowski, ile masz lat, bro? 25, mój drogi. 25 lat. 25 wiosen mam. Wstępne są nowe zlecenia. Oho, ho, ale my tu kopu, kopu. Brod, kiedy Kingdom Rush? Kingdom Rush jest praktycznie codziennie, także nie musicie się o to martwić. No to co? Let's do this, tak? Let's do this kopanie. To przełączmy trochę. Dobra. I lecimy. Ciup. Dobra, dajmy tutaj to na razie. Tak samo. Podjedźmy jeszcze. Jak widzicie, coraz lepiej mi idzie gra tą komparką. Bardzo fajnie swoją drogą się tak gra. Swoją drogą. Oczyść teren budowy. Kop w wyznaczonym miejscu. Moi drodzy, gdzie tu znowu? Aha, czyli tutaj muszę znowu kopać. No niech będzie. Szymon Borg, twój cały kanał jest zarąbisty, ale seria z tej gry jeszcze lepsza. Graj w nią, życzę powodzenia, bo sam pykam, a łatwa nie jest. Pozdrawiam. No właśnie, rzeczywiście nie jest ona łatwa, ale dajemy sobie radę, jak widać. Idzie dobrze. Mam nadzieję, że wszystko nam przyjdzie jak spłatka. Jak widzicie, ja w pierwszym odcinku nie potrafiłem poruszać się koparką. A teraz proszę bardzo, jak mi to fajnie idzie wszystko. To wiecie, do wszystkiego trzeba nabrać wprawy. Także jest dobrze. Nie ma co narzekać na to. Zmienimy sobie kamerkę. Okej. Jak widzicie, bardzo fajnie mi idzie gra tą koparką. Bartek Wirkowski, nagrywaj jeszcze tę grę, please. Dziękuję bardzo, fajny film. Dziękuję bardzo za te ciepłe komentarze, przyjęcie tej gry. Mam nadzieję, że wam się ona będzie podobała u mnie na kanale. A oczyść plac, teren. Ej, gra mi się zawiesiła, nie! Moi drodzy, gra mi się zwiesiła. No nie. Dlaczego mi to robisz, gierko moja kochana? I nie zapiszę tego. Nie. Skipper Polo. Brod, jak chcesz, to mogę z tobą na multi grać. Zobaczymy, skipperze. FC Koksu, twoje odcinki są mega. Dobrze, moi drodzy. No ja nic nie zrobię. Gra mi się zawiesiła. Mam nadzieję, że uda mi się uratować save'y. Trzymajcie się. Do zobaczenia.